Cześć, witajcie detailingowy dziadzie. Przed chwilą otwierałem wiadra boskiego. No i znowu jesteś, znowu jesteś. Teraz przyszedł czas. Chyba paczka do FX Protect była tak oklejona. Nie wiem, co mi ponownie wysłali. Podejrzewam, że to FX Protect. Patrząc na taśmę, którą jest zaklejona paczka. Papier. Tak, FX. Zobaczcie. Krówki, dobra. Przy was zjem, żeby nie było. Uwielbiam słodycze. Kocham słodycze po prostu. A jeszcze jak jest krówka, która się ciągnie, to już nic piękniejszego. No, idealna. Uwaga. Do wiadra. Co dostałem? Nie wiem, co dostałem. Jakaś powłoka. Przepraszam, będę mlaskał. Wiemy, co jest grane. Grafen Booster. Boosterek. Okej. Ale się ciągnie ta krówka, kurde. Bardzo jestem ciekawy. Sude. I słuchaj, kolejne mikrofibry. Tym razem wafelki do szyby. Sprawdzimy. Z miękkim oprzyciem widzę. Będzie dobrze. Tu kładę. Ojej, ile aplikatorów. Kostki. Jakość. No zobaczymy, sprawdzimy. Będziemy kłaść powłokę. O! Frota, zostaw to. To nie dla ciebie. Chcesz pobiegać? Masz. Biegaj. To chyba położyłem nawet na mańku. Film chyba już był. Nie wiem. Jeżeli film już był z tym produktem, słuchaj, to jak będę miał 10 tysięcy subskrybentów, jak się uda uzbierać, opuszczę to jako gratis. Mam nadzieję, że i FX Protect nie będzie miał nic przeciwko. Do czego to jest? Tutaj do... A, znowu mi to wysłali. To już miałem, ale dziękuję. Film się pojawi. Ok. Chyba, że to jest nowa wersja. Zaraz nutniemy. Nie. Ale coś tam przełamane jest. Chyba kolor inny. Ty, zaraz. Dobra, ok. Będę musiał porównać tak naprawdę. To już od razu tutaj wrzucę nawet atomizer, żeby mi to nie leżało. Będę zmuszony. Będę chciał porównać ten, co wcześniej dostałem, bo podejrzewam, jakby coś tu było zmienione chyba. Albo mi się wydaje, że było zmienione. Dobra, zobaczymy. Ale bałagan tu mam, co? Tak na szybko, słuchaj, nagrywam. Zimno, ciemno i do domu daleko. Tu nie wiem, co to jest. Nożyk. Zaraz będziemy wiedzieć wszystko. Dobra. Bardzo ładnie. G-Finish. Jakiś, kurczę, co to jest? Bam. Chyba powłoka. Tak, powłoka. No to... Nie wiem, czy jak się zrobi cieplej, 30 ml, nie położę otwierać? Nie otwieram. Nie. Będzie później dziewicze otwarte. Czy dziewicze. Dziewicze to teraz jest. Nie wiem, czy tą powłoką nie pobawię się na maskę, bo Neoxal 111 siedzi jak wściekła, nic się z nią nie dzieje. Tak naprawdę powłoka bezobsługowa, ja jej w ogóle nie odtykałem, nic nie robiłem. Ona siedzi, tam się nic nie dzieje, ale niestety nie będzie jej sprzedaży. No trudno, więc myślę, że jak się tylko zrobi ciepło, zdejmę powłokę od Neoxala i położę powłokę właśnie tę od FX Protect, a później, jak przyjdzie czas na serwis tej powłoki, uzupełnię tym produktem, więc filmy raczej chyba bliżej zimy. Ale wtedy będziemy mieć już, słuchaj, wgląd, ty i ja, co jest grane tak naprawdę z tymi produktami. Tego jestem najbardziej ciekawy. Tego. To mnie bardzo interesuje. No i te wafelki. Jak zwykle zajebista paczka. Ale ja mam dobrze, naprawdę. Rozpieszczają mnie. No dobrze, słuchaj. Dzięki za obejrzenie, dzięki FX Protect za kolejną paczkę. To tak jak mówiłem, chyba już kładłem, z tego co mi się wydaje, na mańku. Film był, test trwałości w dalszym ciągu trwa, więc jest dobrze. I jak
Mam nadzieję, że nie będziecie mieć nic przeciwko. Jak będzie 10 tysięcy subskrybentów, jak się uda złapać, wrzucę to jako prezent z tej okazji. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie.